Czasami nadchodzi taka chwila, kiedy tracimy panowanie nad naszym życiem i zaczyna nim rządzić los. Białaczka jest nowotworem krwi, chorobą, która każdego roku zabiera setki osób. Zaczyna się zwykle podstępnie. Złe samopoczucie, osłabienie, bladość, nawracające infekcje, czasami powiększenie wątroby, śledziony lub węzłów chłonnych to najczęstsze objawy choroby. Bardzo ważne jest precyzyjne zdiagnozowanie rodzaju białaczki. Od tego zależy dalsze leczenie oraz przyszłość chorego. Po rozpoznaniu białaczki zostaje już tylko ciężka i nierówna walka z chorobą. Długie miesiące chemioterapii to ciągłe zagrożenie powikłaniami leczenia. Nawet jeśli w tym pierwszym etapie uda się chorobę zwalczyć, to dalsze życie toczy się jak na beczce prochu. Białaczka w każdej chwili może wrócić. Nie znaczy to jednak, że choroby tej nie można zwyciężyć. Jedną z najskuteczniejszych metod leczenia, dla niektórych pacjentów jedyną metodą wyleczenia z białaczki, jest transplantacja szpiku kostnego. Ta metoda może być zastosowana wyłącznie wtedy, jeśli zostanie znaleziony odpowiedni dawca rodzinny lub dawca niespokrewniony. Dzięki nowemu szpikowi w organizmie chorego następuje odtworzenie zdrowej tkanki krwiotwórczej. Niestety, zaledwie 25% chorych może otrzymać szpik od członka swojej rodziny. Dla pozostałych 75% alternatywą jest przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego, czyli od zupełnie obcej osoby, która bezinteresownie pragnie pomóc drugiemu człowiekowi. Postanowiłam zostać dawcą, ponieważ bardzo komuś chciałam pomóc bezinteresownie. Nie ma żadnego uszczerbku dla mojego zdrowia, a wydaje mi się, że jest to coś najpiękniejszego, móc komuś pomóc, podarować mu drugie życie. Myślę, że lepszej sytuacji, aniżeli pomóc jeden drugiemu, nic nas w życiu lepszego nie spotka. Przeszczepianie szpiku polega na dożylnym podaniu choremu komórek krwiotwórczych, które później wraz z krwią trafiają do jam szpikowych kości. Ta kroplówka decyduje o życiu człowieka. Z chwilą jej podania zaczyna się prawdziwa batalia o przetrwanie. Nowe, białe krwinki pojawiające się we krwi pacjenta
są sygnałem, iż rozpoczął się proces regeneracji komórek krwi. Rozpoczyna się walka o życie. Aby jednak doszło do przeszczepu, przede wszystkim spełniony musi zostać jeden warunek. Trzeba znaleźć dawcę szpiku. Człowieka, który bezinteresownie zechce podzielić się swoim życiem, zdrowiem, radością. Zupełnie nic nie tracąc. Oddawanie szpiku to zabieg całkowicie bezpieczny dla dawcy, wykonywany w najlepszych profesjonalnych ośrodkach. Przeprowadza się go w znieczuleniu ogólnym i wymaga jednodniowej hospitalizacji. Już następnego dnia po pobraniu szpiku dawca może wykonywać swoje normalne obowiązki, a jego organizm całkowicie regeneruje się w ciągu 2-3 tygodni. Postanowiłam zostać dawcą, ponieważ uważam, że nie ma nic piękniejszego niż możliwość ratowania ludzkiego życia. Oddawałam szpik kostny bez żadnego bólu, bez poświęcenia, bez stresu. Naprawdę niewiele mnie to kosztowało, a jestem teraz bardzo szczęśliwa, że mogłam uratować czyjeś życie. Aż dziwne jest, że tak niewielu z nas do tej pory skorzystało z tego, żeby ofiarować ten kawałek siebie, swój szpik komuś innemu, kto tego potrzebuje. Ale może to po prostu wymaga czasu, żebyśmy zrozumieli, że można zrobić coś bardzo pięknego, a przy tym bezpiecznego dla nas i bardzo ważnego dla tego, kto ten szpik otrzyma. Największym w Polsce bankiem dawców szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych jest Fundacja Urszuli Jaworskiej. Została ona stworzona przez pierwszą polską pacjentkę, której życie uratował przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego. Po tym pionierskim zabiegu i powrocie do zdrowia Urszula Jaworska powołała fundację swojego imienia. Fundacja Urszuli Jaworskiej prowadzi rejestr dawców niespokrewnionych, udziela szeroko pojętej pomocy dla osób chorych na białaczkę, prowadzi kampanie informacyjne na temat oddawania szpiku, a także finansuje badania kwalifikacyjne potencjalnych dawców. Te działania fundacji uratowały życie wielu chorym na białaczkę. Fundacja Urszuli Jaworskiej daje nadzieję. Każdego z nas w życiu może spotkać tragedia, ciężka choroba. Wtedy poszukujemy pomocy u innych ludzi. Jeśli wytworzymy takie instytucje jak Fundacja Urszuli Jaworskiej, jeśli będziemy wiedzieć, od kogo możemy uzyskać szpik, jeśli będziemy gromadzić ludzi dobrej woli, którzy będą mogli podzielić się czymś, co jest nam dane przez naturę z innymi ludźmi. Wtedy wiele, wiele istnień ludzkich może zostać uratowanych i każdy z nas będzie mógł czuć się bezpiecznie, licząc na pomoc innego człowieka. Myślę, że bez Urszuli Jaworskiej wiele osób by w Polsce już nie żyło. Myślę, że warto na tę osobę patrzeć i jej zaufać. Nazywam się Urszula Jaworska. Jestem pierwszą polską pacjentką, u której dokonano przeszczepu szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego. Moją dawczynią była 45-letnia Holenderka, matka 5 dzieci. Moje szanse na przeżycie były bardzo niewielkie, dawano mi 5%, udało się. Po powrocie do zdrowia chciałam się odwdzięczyć wszystkim tym, którzy pomogli mi narodzić się raz jeszcze. Założyłam fundację swojego imienia, której celem jest tworzenie banku dawców szpiku kostnego. Mam nadzieję, że nasza działalność pomoże wielu osobom chorym na białaczkę w dojściu do zdrowia i w ratowaniu ich życia. Twój zwykły dzień. Spieszysz się do pracy, później robisz zakupy, bawisz się z dzieckiem. Codzienne obowiązki. I nie wyobrażasz sobie nawet, że czyjeś życie może zależeć właśnie od ciebie. Że ktoś otoczony zrozpaczoną rodziną czeka na śmierć lub nowe życie. Pomyśl o tym, że ty także możesz ofiarować komuś przyszłość i nadzieję. Bo życie to prawdziwy skarb.